Siemanko, ja tutaj Kichol. W tle będą przywijały się dzisiaj jakieś różne konty i tak dalej, przydatne może nawet czasem. A ja będę mówił w tym czasie o społeczności na PS4. Tak więc jeśli nie jesteście posiadaczami PS4, czy tam graczy na Xboxie, czy na PC, no to sorka. Tak więc są dwie grupki, Dzikie Biesy Juniorki i Dzikie Biesy. I zaraz będę to wszystko omawiał mniej więcej, o co chodzi. I kogo tak naprawdę szukamy, nie? Tak więc mamy skład pięciu ludzi, nawet sześciu w sumie. Ale no nie zawsze ktoś jest, bo albo ktoś jest w robocie, albo ktoś jest w szkole, albo jeszcze nie może, bo jest zmęczony, albo coś jeszcze na treningi, czy prawo jazdy i tak dalej. Tak więc y, potrzebujemy po prostu kogoś rezerwowego. Jednego już znaleźliśmy dzięki tej grupie w sumie. No ale nowy kolega też ma czas tylko wieczorami tam na dwie godziny czy coś, więc też no, nie za bardzo nam to w pełnym sensie pasuje. W sensie, że potrzebujemy też na kogoś na jakieś inne godziny. Tak więc cały czas szukamy rezerwowych w pewnym sensie, na weekend zazwyczaj jest cała grupka, więc w weekend będzie trochę ciężej się do nas, że tak powiem, dostać. Bo i wtedy już Black jest i, Bir i Bibi też ma więcej czasu. Tak więc no jeśli dołączycie właśnie do tej grupki, żeby, nie wiem, właśnie ten z Bibim grać czy coś takiego, no to raczej będziecie rzadko mogli z nim grać, bo właśnie na tym polega ta grupka, że zazwyczaj jestem tylko ja, Mephisto i czasem właśnie Tomek. I no jest nas trzech i potrzeba jeszcze tych dwóch dodatkowych. Tak więc szukamy właśnie tych dwóch dodatkowych zawsze, że tak powiem. Najlepiej, żeby to były właśnie jakieś takie osoby doświadczone. Nie wiem, czy graliście kiedyś z Milord Mariuszem albo z Sebuniem, czy nie, nawet Przekupicielem, może kojarzycie techniki. Chodzi o to, że. Oni po prostu biorą postacie, bo wiedzą dzięki czemu wygrają mecz, czy co się przyda na jaką. Na jakie pomieszczenie czy coś. Nie trzeba im mówić, co mają robić. Sami po prostu, że tak powiem wiedzą, mają jakieś strategie obrane i tak dalej. Po prostu nie chcę, żebyśmy teraz musieli całą rundę i tak dalej komuś tłumaczyć. wejść tam poseł i tą, zrób to i tam, to i każdemu tłumaczyć. Bo jeśli to, tak powiem, taka osoba, no to bardziej nadać do tej grupy dzikie biestr juniorki. Eee, szukamy właśnie kogoś, kto naprawdę, że tak powiem, zna tą grę, ma bardzo duży game sense. Wiem, mniej więcej spodziewać się, będzie się spodziewał, jaki punkt wybiorą, co trzeba wziąć, gdzie może stać przeciwnik i tak dalej, żeby nie trzeba było nic pokazać palcem. Po prostu, że wsiadamy, gramy i tak jakbyśmy znali się od niej ilu lat, że tak powiem, czy coś i ten. I wygrywamy po prostu mecze, nie? Chodzi mi właśnie o takich tryhardów. No i więc no, no, zależy nam, żeby ktoś właśnie potrafił poda podać szybko jakiś callout, bez jakiegoś takiego trasztolku, że wiecie, że od razu na przykład tam e, parasole na banku, czy świetlik, czy dżungla, czy coś i ten, a nie jakieś takie te. Najpierw, żeby mam no, fajnie, jakby kompasem ktoś się traf potrafi potrafił posługiwać, właśnie podać właśnie, na przykład, że coś jest na saucie, czy coś. E na no drużynowym, że tak powiem, graniu też nam zależy, nie żeby właśnie jakoś tam się popisywać, co że nie potrafi się zabić i tak dalej, tylko po prostu, żeby wesprzeć drużynę, nie. Dlatego, no, może nie mamy jakieś tam KD super na 1,30, coś takiego, bo w większości się no, gramy drużynowo. To po prostu tak gramy, żeby drużyna wygrała, a nie żeby pozabijać te tak dalej. nie. No, tak więcej się mówię. Potrafisz podawać kalauty, grasz mniej więcej drużynowo i tak dalej. Nie będzie trzeba ci nic pokazywać palcem, znasz mniej więcej mapy, znasz mniej więcej jakieś strategii i tak dalej. Wiesz co może doprowadzić do wygranej. No to, że tak powiem, zapraszamy chętnie. Yy, wiadomo, będziemy musieli cię na początku sprawdzić. Prawdopodobnie włączyłem właśnie nie Dobrze, teraz te nie weszły, weszły, bo parę razy się już nacięliśmy, że weszliśmy na rękę i ten. Znaczy zapada poznać tylko typka, co mówimy, że musimy cię sprawdzić, na nie i tak dalej. On mówi, ja, ja nie muszę, ja mam P3. A dwa dni później znowu się na niego napotkaliśmy i grał jak srebro. I w ogóle miał chyba też w ogóle złoto 2, więc no niezłe P3. No więc no. Yy jak zobaczymy, że faktycznie no fajnie grasz czy coś, no to wtedy będziemy mogli ten, że tak powiem ryzykować nasze te e, rangi i z tobą gdzieś na tę, na tańce, na rankedenie. Fajnie wiadomo, jakby twoimi mainami nie było jedynie Ash i Jager, bo to wiadomo, czysto pod fragi widać, że jest. I tak naprawdę no, znajomość gry czy map jest taka sobie tak naprawdę, no bo widać, że postać po prostu wbiega gdzieś do pomieszczenia, zabije i tak dalej. A potem jakby na przykład trzeba było toczera. tak musimy silną postać, no to już wiemy, że no, raczej drużynowo nie potrafisz, nie? Więc my od razu wiadomo, prześwietlimy na trackerze Jakie tam mniej więcej mainy um, Jakie tam rangi i tak dalej Jeśli zaczymy fakcie, że jakieś są to naprawdę niskie rangi To, to prawdopodobnie co, co od niedzielę będzie Mephisto czyścił tam z tej, z tej grupki tych ludzi I mu też tam zależy, żeby ludzie się odzywali na tej grupce i tak dalej Ja wiadomo, ja zauważyłem sobie sprawę z tego, że ludzie mogą nie mieć czasu, czy nie mieć tej chęci, żeby po prostu poświęcać tam się i na tej grupce tak pisać codziennie Ale po prostu mówię, gdyby się tam wam brakowało na przykład trzech ludzi Albo nie wiem, czasami jednego czy coś, to tam pisać na tej grupce, udzielać się My że też się tam będziemy odzyskali, że na przykład brakuje nam jednego, czy coś i ten, nie? Yy. Historia, że kolega zaniżył rangę, że coś to też już słyszeliśmy parę razy. Siedliśmy potem faktycznie na rankedy, czy na rankedy i okazało się, że jednak nikt tak naprawdę cię rangi nie zaniżył. Więc... To już tak trochę... No już tego za bardzo nie łykamy, nie? Na początku jeszcze myśleliśmy, ok, spoko, bo parę osób się trafiło, że ktoś tam zaniżył niebo rangę. No ale potem się okazało, że jednak no nie, nie. Tak więc, no mówię, prześwietlimy prawdopodobnie, zobaczymy, że tam w poprzednich sezonach, jakie rangi, jakie KD mniej więcej, czy coś. Ile meczy rozegranych, bo to też, wiadomo, rozegrasz 10 meczy na sezon, no i ten, nie no tak trochę szkoda, że tak powiem. Że tak powiem, każdemu damy szansę, bo wiadomo, akurat może faktycznie Tobie, akurat może zaniżyli tą rangę, nie? Inni nie mogli faktycznie oszukiwać, coś, więc ten, staram się zacząć dać komuś szansę, nawet, że tak powiem, parę czasami. Zamieszkami jakimś jakimiś innymi urządzeniem nie chcę, wiadomo, tu nic reklamować i tak dalej, nie przepadamy. Yy. Od trzech lat gramy normalnie na tych na kontrolerach PlayStation. Co prawda te slimki miały w sumie lepsze kontrolery. Tak więc, jeśli kursor z myszy, i tak to, to możesz się zdziwić, może mnie faktycznie nie chcieć albo coś. Czasami możemy, że tak powiem, oko, bo raz zagramy z tobą na miesiąc, czy coś, na no to ten. A tyle razy co przegraliśmy z myszkami, to wiesz, ale no, ogólnie tego staramy się nie tolerować. Ja tak samo, za smurfami też nie przepadamy, bo z jakiego powodu? Ja mam jedno konto od 4 lat i ten. A czemu ty nagle potrzebujesz? Nie wiem, 15 kąt. No i może też najważniejsze na no, koniec, niestety, może niektórzy już wyłączyli filmik, ale nie szukamy komików. E, może być nie niż Rafał się, ale jakbyś nas wkurzał, to i tak, czy że tak powiem, nic się nie okaże: Fana Moments. Mówię, może być najzabawniejszy żart świata, nie? Ale no, jakiś jakieś frustrujący, Nie mam zamiaru tego, że tak powiem, ten. E, że tak powiem, w ogóle nie liz, że może faktycznie pojawił się Fan momentach. Pomyśl, z Bibi, bo rzadko grał tak naprawdę. A ja też nie wiem, czy będę faktycznie chciał nagrywać wszystko. Bo no. Te dzikie biesy, że tak powiem, to jest po to, żeby właśnie osiągać jakieś wyniki, tryhardujemy, próbujemy wygrać, że tak powiem, próbujemy zrobić wyższe rangi, a nie sobie tam, że tak powiem, śmieszkować, nie? To, że tak powiem, w wolnym czasie, kiedyś tam, czy coś, ale... ale to nie jest główny cel. I nie wiem, jak to dobrze ubrać też w słowa, ale, że tak powiem, uważajcie z tym, albo powstrzymujcie się z tym po prostu, że ten, pokazywać, że dobrze nas znacie, bo inaczej to jest takie trochę creepy, nie? Bo my was w ogóle nie znamy, nie graliśmy z wami nigdy, ani słyszeliśmy waszego głosu, czy coś. A wy o nas, że tak powiem, wiecie dużo, bo oglądacie albo Fana Moments, albo coś, i to jest takie ten, czasami to przeraża, nie, więc nie dziś się, jak jakieś dziwne odruchy u kogoś, na przykład albo Bibi coś się nagle ten, albo Mephisto coś się nagle ten, nie wiem, nie, że będzie hultał, albo coś, no, ale to jest takie trochę, no, dziwne, nie, takie, no, bardzo ten, ciężko się do tego w sumie przyzwyczaić, ale, no, mówię, wy macie nad nami tą przewagę, że nas znacie, my was nie, dlatego też Filipek, na przykład, przestał freestylować, nie. Bo ludzie znają, mieli na niego za dużo haków, za bardzo go znali. Już mu ciężko nad nich wymyślić jakieś tematy, bo oni mieli znacznie łatwiej nie? No i tak samo jest tutaj po prostu. No, gramy z tymi nowymi jakimiś tymi ludzikami, ale czasem mi wychodzi to jakoś tak trochę dziwnie i ten. Więc rzekłem tak nie zdziw się się na jakieś dziwne odruchy czy coś, no że tak jest to trochę wydaje mi się naturalne. Okej, okay, no ja dobra, dziki BS Seniorki to po prostu właśnie dla takich osób nie wiem, jakby właśnie będziemy w faktuł okej, okay, chłopaki, nie gramy dzisiaj rankedu, bo jestem taki, czy taki, albo wchodzimy na spółniaki, czy jest, nie wiem, Halloween w Siege'u czy coś. To ten, to może zaprosimy tych tych, kogoś dla juniorków, może faktycznie wtedy będzie jakaś tam beka, może się faktycznie coś pośmiejemy, wtedy tak bardziej na luzie po prostu, ale no na dzikich biesach tych głównych, że tak powiem, tych dla dorosłych w pewnym sensie, to no tam głównie hardcore nie? A tam juniorki, no to właśnie takie mówię, żeby tam właśnie gdzieś tam pograć czasami, czy coś tam, nie wiem, jakieś wyzwania porobić i ten, tam ludzie, ktoś tam zaczął w ogóle temat, nie wiem kto, że jakieś walki klanów, czy coś tam, nie, ja nie można tak powiem, pani na to... Chęci w sumie, znaczy może chęci, nie wiem, ale nie chcę się tego ani organizować, ani okookminić po prostu. Mówię, lubię to, że po prostu mogę sobie usiąść, grać kiedy chcę, a nie jakieś planowanie i ten, więc no. no. I od razu mówię, te dzikie seniorki, to też nie jest, że coś obiecuję, że faktycznie będziemy teraz, nie wiem, co tydzień, w środę, organizowali coś, żeby ten, grać z tymi. No jednak to no nie, nie, no bo nie chcemy, no mówię, głównie nam zależy w Stitchu po prostu, tylko żeby o tym hardcore, nie, a nie żeby teraz, mówię, siadać, się śmiać i tak dalej. Tak więc mówię, nic nie obiecuję, ale no na tym mniej więcej ta grupa polega i na tym mniej więcej to będzie jakoś ten. Dwa, że no możecie tam między sobą się też poznawać. Wiadomo, jest tych sporych społeczności z, z Siege'a na PlayStation, ale no ten, no w razie możecie korzystać z naszej, nie? Może będzie ławamont, jakoś się ten, zaznajmić dzięki, między sobą dzięki temu czy coś, bo wiadomo, będzie mogli nawiązać jakiś tych, nie wiem, nie? Coś tam wymyślicie. Po prostu kontaktujcie się między sobą. Ja jeszcze nie będę przeciągał, bo już i tak, kurde, trochę za długo się zrobił ten filmik, myślałem, że skończę w 4 minuty, no więc... No więc cześć.